Jeśli w miarę ogarniacie rzeczywistość i przynajmniej wiecie, czym jest literatura fantasy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kojarzycie tego pana. Okej, może nie każdy jest wzrokowcem, tak więc powiem wam, że jest to John Ronald Reuel Tolkien, twórca tak zwanego uniwersum tolkienowskiego, w którym rozgrywa się m.in. akcja Władcy Pierścieni czy Hobita. To właśnie ten pan wysłał Frodo Bagginsa do Mordoru, to ten pan kazał Gandalfowi walczyć z Balrogiem i to ten pan uczynił Zaragorna króla Gondoru, a to tylko w jednej z wielu powieści. No właśnie. Jeśli by się zapytać przeciętnego człowieka, który wie, czym jest fantastyka i czyta rocznie więcej książek niż statystyczny Polak, o to, jakie dzieła Tolkiena w ogóle zna, to istnieje duża szansa, że nasz rozmówca odpowiedziałby, że zna Władcę Pierścieni, okej, Hobita i może Silmarillion, chociaż pewnie wypowiedziałby to jakoś dziwnie i zaznaczył, że nie czytał, a po prostu mu się obiło uszy, że to książka jakaś taka całkiem dziwna. No cóż, nie da się ukryć, że kryje się w takiej odpowiedzi ziarenko prawdy, bo mimo, że sam zrobiłem tego mema, to i tak znajdzie się niejedna osoba, która powie, że coś w tym jest. Dodam nawet, że będąc w gimnazjum, śmiałem się z kumplem, że chodzi on do klasy z mistyczną osobą, której Silmarillion się spodobał, a nawet dawno temu za górami, za lasami niejaki Krzysztof Gonciarz w jednym z odcinków Zapytaj Beczkę stwierdził coś takiego. Do tego znajomość literatury, kanony fantazy, tak Władca Pierścieni, pierdol się, musisz Silmarillion przeczytać w całości. Zastanawiając się nad tym, dlaczego Silmarillion jest taki, a nie inny, postanowiłem jeszcze raz przejrzeć tę książkę, zajrzeć w najgłębsze zakamarki internetu i poznać jak najwięcej argumentów, które odpowiedzą mi i wam na to jakże intrygujące i jednocześnie zbędne pytanie. No dobra, zacznijmy może poszukiwania od tych najprostszych wskazówek i na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, o czym w ogóle jest Silmarillion. W prostych słowach można powiedzieć, że jako całość jest to zbiór opowiadań napisanych przez Tolkiena, które dzieją się na przestrzeni dziejów Ardy, czyli dla niewtajemniczonych świata, w którym znajduje się Śródziemie. Ogólnie rzecz ujmując, Silmarillion w przeciwieństwie do większości klasycznych opowieści nie ma jednej ciągłej historii, nie ma fabuły, nie ma głównego bohatera. Ostatecznie można powiedzieć, że głównym bohaterem jest cały świat, a fabuła jest jego historią. W pewnym sensie Silmarillion przypomina podręcznik do historii z pierwszej klasy liceum, z tą różnicą, że zamiast omawiania ogólnych tematów, jak na przykład starożytny Egipt, starożytny Rzym, średniowiecze w Europie itd., lekcje tyczyłyby się pojedynczych osób, na przykład Juliusza Cezara, a żeby dowiedzieć się, jak wyglądał wtedy świat, trzeba by było z uwagą czytać wszystkie opisy historyczne, architektoniczne itd. Idea trochę dziwna, ale jeśli mam być szczery, to sprawdza się ona nawet dobrze. Po tym, jak przeczytałem liczącą sobie prawie 800 stron biografię Leonarda da Vinci, nie dość, że poznałem życie tego, jakby nie patrzeć, człowieka renesansu, to przy okazji dowiedziałem się co nieco o geopolitycznej sytuacji Italii w XV i XVI wieku, liznąłem trochę historii sztuki i dowiedziałem się m.in. tego, że syn papieża Aleksandra VI regularnie nosił maskę prawie na pewno po to, by zakryć blizny na twarzy spowodowane syfilisem. Nie będę ukrywać, że osobiście uważam to za całkiem ciekawy sposób zdobywania wiedzy, ale nie mogę oczekiwać, że ktoś będzie chciał wziąć do ręki kilkaset stron papieru tylko po to, by dowiedzieć się czegoś, co można zapisać na może kilkudziesięciu, tak więc istnieje duża szansa na to, że Silmarillion czyta się ciężko przez to, że nie ma on jednego głównego bohatera, jednego głównego wątku, więc może trudno jest się czytelnikowi, że tak powiem, zakotwiczyć w tym świecie, a przez to, że w wielu przypadkach z każdym nowym rozdziałem trafiamy w kompletnie inne miejsce na świecie, czytelnik może się poczuć trochę zagubiony i w przeciwieństwie do innych klasycznych pozycji czuje swojego rodzaju kontrast. Pytanie tylko, czy jest jakaś inna opowieść napisana na podobnej zasadzie, która wywołałaby podobne odczucia. Dobra. Pomyślimy o tym na końcu. A teraz przejdźmy do kolejnej kwestii, a mianowicie do samego Tolkiena. Cierpiał on bowiem na pewną przypadłość, która jest uważana za zaletę, ale tylko przez tych, którzy na tę przypadłość nie cierpią. Ci, którzy posiadają tę cechę charakteru, uważają ją bowiem za niezwykle upierdliwą wadę, która paradoksalnie nie pozwala im na zrobienie tego, co mają zrobić. Tolkien był perfekcjonistą. A z perfekcjonizmem jest taki problem, że w momencie, w którym taki perfekcjonista zabiera się za wiele rzeczy naraz lub pracuje nad niewyobrażalnie obszernym projektem, szansa na to, że skończy wszystko w jakkolwiek rozsądnym czasie jest, delikatnie rzecz ujmując, mała. Bardzo mała. Powiem tak. Tolkien rozpoczął pracę nad tym, co w przyszłości miało pojawić się jako Silmarillion w 1914 roku. A wiecie, kiedy skończył?
W gruncie rzeczy nigdy. Silmarillion został wydany dopiero 4 lata po śmierci Tolkiena, czyli w roku 1977, a w tym czasie przez te 4 lata syn naszego zainteresowanego, Christopher Tolkien, który w dużej mierze zajął się publikacją dzieł ojca po jego śmierci, czytał notatki i starał się z nich złożyć jako tako spójną całość, co było cholernie trudne, bo jak już sobie powiedzieliśmy, J.R.R. Tolkien był perfekcjonistą, a co za tym idzie, istnieje spora szansa na to, że jego notatki były czymś na kształt projektu, a nie gotową historią, którą czyta się łatwo i przyjemnie. Jednocześnie Christopher raczej nie posiadał tak genialnych umiejętności literackich jak jego ojciec, tak więc istnieje spora szansa na to, że najzwyczajniej w świecie nie był do końca w stanie najpierw połapać się w tym, co napisał jego ojciec, a później tym bardziej stworzyć z tego wszystkiego jedno dzieło, które nie dość, że byłoby zrozumiałe dla wszystkich, to jednocześnie po wszelkiego rodzaju edycjach dalej sprawiałoby wrażenie tekstu, który wyszedł bezpośrednio spod ręki jego rzeczywistego autora. Ostatecznie można założyć, że Silmarillion czyta się specyficznie, dlatego że jakby nie patrzeć, nie jest on dziełem pojedynczego autora. Tolkien pisał na przestrzeni praktycznie 60 lat różnego rodzaju teksty, a po jego śmierci biedny Christopher nie dość, że musiał to wszystko złożyć w jedną całość, to na dodatek w jakiś sposób dostosować wszystko tak, by było spójne nie tylko pod względem historii, w rozumieniu kolejności wydarzeń i wyboru odpowiednich tekstów, ale również, a może i przede wszystkim pod względem stylu pisania, który jakby nie patrzeć mógł się zmieniać w trakcie tych wspomnianych 60 lat. Wydaje mi się, że Silmarillion może mieć co nieco wspólnego, i tutaj uwaga, trochę drastyczny przykład, z osobą, która po naprawdę porządnym wypadku musiała przejść całą masę operacji plastycznych, żeby móc w ogóle pokazywać się publicznie. Co dało się zrobić, to się zrobiło, ale jak mówi przysłowie, z pustego to i Salomon nie naleje. Oczywiście nie umniejszając przy tym samym pracy Christophera Tolkiena, który i tak odwalił kawał dobrej roboty. Przy okazji dodam jeszcze, że Silmarillion nie jest jedynym dziełem Tolkiena wydanym po jego śmierci. Prawdę powiedziawszy, cała masa dostępnych na rynku książek jest wynikiem pracy Christophera, który przez wiele lat po śmierci ojca analizował jego prace i składał je w możliwe do wydania dzieła, a podobnie sprawy się mają w kwestii nietypowych odczuć podczas czytania z publikacją pod tytułem Niedokończone opowieści, której nawet tytuł jest kwintesencją tego, czym zajmował się Christopher Tolkien. Przejdźmy szybko do ostatniej kwestii, która może pomoże znaleźć nam odpowiedź na pytanie z tytułu odcinka, a możemy ją znaleźć już na samym początku książki, w miejscu, które wiele osób pomija. Mowa tutaj o przedmowie, czyli w gruncie rzeczy tekście samego Christophera Tolkiena, o tym, o czym jest ta książka, jak wyglądała praca nad nią oraz czym te wszystkie teksty w ogóle były dla autora. W owej przedmowie znajdziemy więc kilka zdań, które powinny nam wiele wyjaśnić. Christopher Tolkien pisze m.in. Przez cały ten czas Silmarillion, traktowany po prostu jako obszerna całość narracyjna, poddawany był w zasadzie nieznacznym tylko przeróbkom i od dawna stanowił określoną tradycję i tło dla późniejszych dzieł. Później czytamy: z biegiem lat zmiany i warianty dotyczące zarówno szczegółów, jak i szerokich perspektyw obrazu tak go skomplikowały, tak się rozrosły i nawarstwiły, że ustalenie jednolitej i ostatecznej wersji wydawało się niemożliwe. A chyba najlepsze wyjaśnienie znajdziemy w słowach: doskonałej konsekwencji, czy to w obrębie tego tomu, czy też między nim a innymi opublikowanymi dziełami mego ojca, nie należy się doszukiwać. Jeśli w ogóle dałoby się osiągnąć, to jedynie wielkim i niepotrzebnym kosztem. Zresztą ojciec pojmował opowieść o Silmarillach jako kompilację opracowaną po wielu latach na podstawie wielu różnorodnych źródeł, które przetrwały w odwiecznej tradycji. Na tej samej zasadzie powstała niniejsza książka, oparta w znacznym stopniu na wcześniejszych prozatorskich czy poetyckich utworach, nie tylko formalnie przedstawiona jako kompendium, lecz w pewnej mierze stanowiąca je rzeczywiście. Tym należy tłumaczyć zmienne tempo narracji, większe lub mniejsze bogactwo szczegółów w różnych fragmentach i wiele innych kontrastów. Z tych wszystkich słów dowiadujemy się ciekawych informacji. Notatki Tolkiena, których treść została zawarta w Silmarillionie, nie musiały być koniecznie historią przeznaczoną dla czytelnika. Prawdopodobnie wiele z nich było jedynie zapisanymi na papierze pomysłami Tolkiena, do których mógł zaglądać później tylko i wyłącznie po to, by upewnić się, że historia napisana powiedzmy 20 lat później jest cały czas spójna ze wszystkimi wydarzeniami. Przypominam raz jeszcze, że Tolkien był perfekcjonistą, no i na pewno nie mógł sobie pozwolić na coś, co po angielsku nazywa się plot hole, czyli w wolnym tłumaczeniu dziura fabularna.
Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby powiedzmy Gollum z Władcy Pierścieni różnił się kompletnie od tego z Hobbita? Prawdę powiedziawszy, gdybym sam miał napisać całą masę opowiadań i historii w jednym stworzonym przeze mnie świecie, to bez wątpienia regularnie pisałbym opisy i historie lokacji, bohaterów czy niektórych ważniejszych przedmiotów po to, by pisząc następną powieść nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. I prawdopodobnie duża ilość tekstów obecnych dzisiaj na kartach Silmarillionu jest tym i niczym więcej. Przelaniem na papier historii, które utrzymują świat w całości i które stanowiły dla Tolkiena swojego rodzaju bazę danych, z której mógł czerpać w dowolnym momencie bez konieczności pamiętania wszystkich szczegółów, które pojawiły się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Podsumowując to wszystko, dlaczego Silmarillion jest taki dziwny? No cóż, odpowiedzi jest cała masa. Po pierwsze, jest to dzieło niedokończone. Po drugie, nie zostało stworzone jako powieść, a jak sam Christopher Tolkien napisał w przedmowie, jest to bardziej kompendium. Po trzecie, było pisane o wiele dłużej niż przeciętna książka i po czwarte, jest najzwyczajniej w świecie napisane w innym stylu niż ten, do którego przeciętny czytelnik jest przyzwyczajony, co jest w ogóle niezwykle interesujące, bo żeby przeczytać i zrozumieć i polubić Silmarillion, trzeba jeszcze przed rozpoczęciem czytania wiedzieć o tej książce całkiem dużo i trzeba wiedzieć, czego się spodziewać, bo inaczej można się nieźle zaskoczyć. I tak jak sobie teraz myślę, nie różni się to tak bardzo od grania w Dark Souls, a jako że czytałem komentarze, z których wynika, że dzięki mojej serii o Dark Souls właśnie kilka osób postanowiło zagrać w tę grę i na spokojnie i dobrze się bawiło, to mam nadzieję, że tak samo będzie i tym razem i ktoś postanowi przeczytać Silmarillion trochę inaczej niż przeciętną książkę, by dojrzeć ukryte w niej piękno. A to już jest koniec tego odcinka. Dawno nie nagrywałem czegoś takiego, tak więc dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takiej formie. Jednocześnie zachęcam do zajrzenia do opisu, gdzie znajdziecie różnego rodzaju linki, takie jak Facebook, Discord, drugi kanał, lub nawet jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, Patronite. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeśli dotrwaliście do tego momentu, bo w ten sposób chociażby będziecie wiedzieli, że już obejrzeliście ten materiał. No i zachęcam też oczywiście do subskrypcji, jeśli chcielibyście w przyszłości zobaczyć więcej tego typu podobnych filmów. Widzimy się w następnym materiale, a do tego czasu trzymajcie się ciepło, no i cześć!